Tutaj wita was Sensei i zapraszam nas do oglądania kolejnej części Let's Play Metal Slug 4, misja 4. Nowy slug się pojawił, byłem w tej części. Pamiętacie na pewno te mutanty, czy to zombie, co były w piątej misji, w dwójce i w X-ie. No i to jest właśnie taki, że tak powiem, oswojony, sterowany komputerowo. No widzicie, jaką ma lampę na czole? Komputerek z tyłu? Oswojony dziad. No i on działa. O Jezu, ten slug to jest coś w stylu Camel Slug'a, że... No, oberwiemy to jest po nas, ale ze slug'iem nic się nie dzieje. O, jest to go. No. Dobra, i tutaj są dwie drogi do wyboru. W jednej idziemy do krypty z mumiami, a w drugiej do zombiaków. I w związku z tym, że już mam dosyć mumi, to idę do zombie. Już mnie żygam tymi mumiami. Były w X-ie i w dwójce, to wystarczy. No jeszcze jeden, dawaj. Dobra. No i to było na tyle. No, jeszcze drugi. No i przechodzimy dalej. O. Tu jak widzicie, kolejna lokacja zerżnięta z Metal Slug'a jedynki. No, widzicie, to jest właśnie czwarta misja w jedynce, początek sam. Nie, naprawdę, to nowe studio, co robiło razem z Playmore, które było chyba na tyle biedne, że nie mogli własnych lokacji wymyślić, tylko musieli przerabiać. No i idziemy dalej i to już jest boss. Ach. Dobra, miałem wam Trevora tylko pokazać, że tu z Imiega mi się chujowo gra. Z tego względu, że jak używa noża na przeciwnikach, to nie ma tak, że użyje i idzie dalej, tylko się zatrzymuje na chwilę, żeby użyć, bo mu jakoś, nie wiem, z buta, on ma chyba ten nóż swój do buta przyczepiony. I po prostu jak używa, to się zatrzymuje na chwilę, a tak normalnie to możesz użyć na każdej innej postaci i dodatkowej broni, nawet jak ten w ruchu jest, bo się nie trzeba tego zatrzymywać. No. I dlatego nie lubię nim grać, bo po prostu łatwo jest mi tu zginąć. Kolejny myśliwy, dziękuję. Makiety. A i te takie helikopterki, one tak niosą takie zielone kulki, no przynajmniej nosiły. Jak dostaniemy taką, to się w zombiaka zamienimy. No i to było na tyle. Mission complete. I cóż. A na koniec powiem: subujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnej części Let's Play'a. Na razie, trzymajcie się, cześć.